Kamienica przy Komuny Paryskiej 94A jest to ostatnia z czterech kamienic, które w ostatnim czasie zostały zrewitalizowane. Ta rewitalizacja była największa i najdroższa, kosztowała ponad 3 300 000 zł. Część środków pochodziła ze środków unijnych, to 1,5 miliona złotych. Kolejne 700 000 to jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, takiej bezzwrotnej pożyczki w ramach Funduszu Dopłat. Tutaj zamieszka 19 rodzin. W trakcie remontu, który był o bardzo szerokim zakresie, zupełnie przebudowano układ funkcjonalny pomieszczeń, przebudowano korytarz, wymieniono stolarkę okienną, stolarkę drzwiową, przeprowadzono remont elewacji. Prace trwały ponad 1,5 roku. Wkrótce rodziny będą mogły się tutaj wprowadzić. Co ważne, budynek jest również przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Znajdują się tutaj na pochwytach tabliczki w języku Braille'a. Dzięki temu osoby słabowidzące, osoby niedowidzące będą również mogły bezpiecznie po takim budynku się przemieszczać.